Witam serdecznie. 30 września 2012. Zawoja. Dziś ostatni dzień naszych warsztatów w Zawoi. I dzisiaj kilka słów o przełomowych momentach. O takich decydujących momentach. O momentach, które dodają nam bardzo dużo siły. Wczoraj wspomniałem troszeczkę, że przychodzą takie chwile, kiedy szczególna motywacja, kiedy jedno zdanie przez kogoś wypowiedziane potrafi wiele, wiele zmienić. Wczoraj wchodziliśmy na Babią Górę. Właściwie może nie na samą Babią Górę, dochodziliśmy do schroniska pod Babią Górą. No i oczywiście ta droga była fajna. Szliśmy pod górkę, sporo, prawda? Później były nawet momenty takie płaskie. Były drobne momenty, gdzie schodziliśmy w dół, ale w pewnym momencie jakby stanęła przed nami droga, no niemalże ściana. Może no nie ściana, ale nachylenie niesamowite. Po prostu droga bardzo kamienista, z kamieni na kamienie trzeba było przechodzić. No i to była spora trasa, prawda? Trzeba było tym sporo iść. Ta grupka zaczęła się coraz bardziej rozciągać i rozciągać i rozciągać. W końcu okazało się, że część osób z dołu mówiła, nie, no to już wystarczy, co, wracamy, co, może wracajmy, no. I właściwie można było pomyśleć, dlaczego nie wrócić? Zrobiliśmy już taki kawał, przeszliśmy już tyle właściwie. Dlaczego mamy iść do tego schroniska? Impreza za właściwie 2 godziny się już zaczyna na dole, prawda? Więc a może nie zdążymy? Czyli zaczęło gdzieś tam dopadać niektórych zwątpienie. No ale nas odesyłały się osoby z hasłem, ej, to jeszcze troszeczkę, to tylko ten kawałeczek. Tam do góry przejdziemy i tam już za chwileczkę jest schronisko. I tych kilka słów otuchy dodanych, tych kilka słów wiary spowodowało, że dalej wszyscy ruszyli. Ten rozciągnięty peleton odważnie, niektórzy może niekoniecznie resztkami siły, ale wielkim wysiłkiem pokonywali kolejne te kamienne stopnie. I w końcu wszyscy stanęliśmy przy schronisku, stanęliśmy na górze. Pokonaliśmy tą trasę, byliśmy tam. I na pewno w każdym zrodziło się to uczucie, zrobiłem to, dokonałem tego. W każdym, a gdzieś tam, każdy był z siebie zadowolony, że zrobił to, że doszedł tam, że był razem, że był w tym zespole, bo to było tak ważne, żeby tam wejść, być, dojść do tego miejsca. I to było piękne. I to dodało dodatkowej energii. To sprawiło, że podnieśliśmy tą wartość własną, każdy z nas, bo zrobiliśmy coś, co zaplanowaliśmy. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy szlak kikowy. W tej pięknej Zawoi, jeszcze raz spójrzmy, tu jest na dole domek, w którym mieszkamy, tam słuchać odgłosy naszych przyjaciół. No, było to spotkanie mniej więcej na 60 osób, które przyjechały z różnych, w sumie regionalne takie spotkanie niby, no bo gro ludzi tutaj z regionu i okolicy, no ale sporo osób też przyjechało z różnych miejsc Polski. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro już w Słubicach na kikowym szlaku, hej!